Cześć, witam Was. Dzisiaj jesteśmy na plenerze w Glendalo. Czy się plener dzisiaj uda, nie wiem, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi jest dzisiaj. A wszyscy gdzieś lecą, każdy się spieszy. Nie wiem, jak to będzie, czy w ogóle plener się odbędzie, czy nie, tylko zostanie na samym spacerze. Wczoraj było dosyć ładnie, bo było mroźno, wszystko było białe, omrożone takim szadzią, więc wszyscy dzisiaj lecą na zdjęcia. Może miejsce jakieś dla siebie znajdę. Nie ma tej szadzi dzisiaj. Nie było dosyć szare, to już się z tego spodziewałem. Później się będzie przejaśniać. Więc przekonamy się. Zobaczmy, czy znajdę dla siebie miejsce. Jak na razie sytuacja nad jeziorem nie wygląda tak źle. Troszeczkę jest mgły, więc jak na razie sytuacja nad jeziorem nie wygląda tak źle. Nie widzę nikogo zbytnio. Tutaj troszeczkę mgiełek jest przy górach, więc trzeba będzie znaleźć miejsce dla siebie. Ogólnie jakoś nie jest źle, tylko jest jedna osoba tutaj, z tej strony. Więc trzeba poszukać jakiegoś miejsca. W ogóle nie powiem, że kompozycja będzie ciężko. Nic dzisiaj zbytnio nie ma, znalazłem tylko ten kawałek drewna. Spróbuję go wykorzystać. Nie mam się co spieszyć. Zachmurzenie dosyć duże, więc nie spodziewał się jakichś kolorów na niebie. Jeszcze 10 minut do samego wschodu, ale jak powiedziałem, będzie szaro, więc dzisiaj tak na spokojnie. Już mam tutaj ustawioną kompozycję, obiektyw 14 mm. Mam f14, ISO 100, 2,5 sekundy, jest tu trochę ciemniej, ale to spokojnie się da wyciągnąć między tutaj kontrastami. Więc przekonajmy się. W kompozycji chciałem właśnie ująć ten patyk cały w jeziorze, który będzie, powiedzmy, ciągnął nasz wzrok w środek. Tutaj mam troszeczkę inną perspektywę z góry, znacznie wyżej. Wcześniej jeszcze zrobiłem troszeczkę niżej też. I po prostu w domu później ocenię, z której strony najlepiej to wygląda po prostu. Tak mniej więcej o kompozycji. Starałem się, żeby ta góra się tutaj kończyła na brzegu i tak samo, żeby to drzewo wychodziło mi z tego rogu. Ta góra jest dosyć wysoka po lewej stronie, więc starałem się tutaj jak najwięcej uchwycić, a wyżej się nie da. Chyba będę musiał się przenieść trochę w inne miejsce, innej kompozycji poszukać. Tu już zbytnio nie powalczę. Jakieś kolory na niebie się pojawiają z tej strony. No tutaj też troszeczkę. Jak sami widzicie, troszeczkę kolorów się pojawia. Tak naprawdę już 15 minut jest po wschodzie, więc trochę tego światła przychodzi, aczkolwiek całe niebo jest zachmurzone, gdzie nie, gdzie tam dziury widziałem. Ale na jakieś większe uderzenia światła nie liczę. Ale tak dosyć klimatycznie wygląda. Podoba. Po tej porze roku to zazwyczaj tutaj jest najfajniej, jak jest śnieg na szczytach. Można zobaczyć u mnie w galerii Wicklow Mountains parę zdjęć właśnie. I wtedy jest fajnie, tak teraz już tak to wszystko jest takie brązowe, brudne, więc nie daje takiej kolorystyki fajnej. Jednak zawsze można trafić ciekawe warunki. No dzisiaj to się spodziewałem, że będzie dosyć pochmurnie, aczkolwiek już zaczyna się przejaśniać. Później już tylko będzie słońce świeciło, ale już do tego czasu na pewno już tak spokojnie na wodzie nie będzie, bo to później dzień się zaczyna, to wtedy ta woda, tafla wody zaczyna po prostu falować, wiatr nadchodzi i już nie wygląda tak czysto.
a w tej chwili możemy się po prostu delektować widokami. Spacerując tutaj rano, jeszcze przed wschodem słońca, możecie spotkać kozice, jelenie, więc czasami warto się wybrać wcześniej i poobserwować jeszcze naturę. Oczywiście idziecie po ciemku, trzeba przejść przez ten stary cmentarz albo naokoło troszeczkę. Można się czasami wystraszyć, bo gdzieś znienacka może zwierzyna jakaś wyskoczyć, ale za to człowiek się zaraz budzi tak wczesną porą. Postanowiłem, że zmienię miejsce, pójdę na drugą stronę. W sumie stamtąd nigdy nie robiłem zdjęć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widziałem parę kiedyś w internecie zamieszczonych. Taka jest przystań, więc jest szansa, żeby to wykorzystać od tej strony. Właśnie fajne chmurki idą, kolory jakieś zaczynają być, więc będzie to ciekawe, jak tutaj troszeczkę blado to będzie. Ogólnie to chyba z 8 czy 9 fotografów jest tutaj z tej strony. Miałem szczęście, że tam przy tym patyku znalazłem swoją kompozycję. Znalazłem kolejnego, nazwijmy, patyka. Spróbuję go wykorzystać. Jest dosyć jasny, więc fajnie będzie kontrastował z tą ciemną wodą. A później tam z tyłu spróbuję jeszcze pójść, podejść do tej przystań. Zrobiłem mniej więcej, nie mogłem idealnie wycelować tak, żeby zmieścić się w narożniku, ale to sobie później przykadruję. Tutaj jeszcze kawałek kamienia i również chciałem, żeby to prowadził ten patyk w stronę wody. A teraz pójdę jeszcze do tego właśnie. Jak sami liczycie, wystarczy się przejść czasami wokół jednego miejsca, tak dookoła, żeby sprawdzić, czy czegoś nie ma. I można wiele ciekawych znaleźć rzeczy, które mogą się przydać w naszych kadrach. Więc warto chodzić, eksplorować te miejsca, szukać tak, żeby coś fajnego wyszło, a później w domu sobie zobaczymy i porównamy, czy jednak to było warte, czy nie. Kompozycję mam tak ustawioną, że mam w całości dosyć szeroko złapane tutaj trzy odnogi, cała góra plus niebo, więc na to bardzo fajnie wygląda. Trochę tutaj brudu, ale w razie czego to się później w postprodukcji posprząta, bo będzie się wyszło. Czas na zdjęcia. I jeszcze jedna zmiana. Stanąłem tutaj z boku, więc starałem się tutaj te kamienie złapać. Z całą górą udało mi się złapać. Zobaczymy, jak to wyjdzie później na komputerze, ale powinno być bardzo fajne odbicie, też złapane. Chmurki też fajne, więc powinno to fajnie wyglądać.